Elementem, który zajmuje najwięcej miejsca w Excelu, jest arkusz. To ten obszar wielki, gdzie pokazywane są wyniki Twoich działań, operacji. I w arkuszu możesz wydzielić kolumny numerowane alfabetycznie i mogę sobie przejść dalej, przechodząc dalej sobie tak standardowo, no idą ABCD i tak dalej, i w którymś momencie zaczyna się numeracja podwójna, no ponieważ alfabet się już skończył, a kolumn jest znacznie więcej. Jeśli będę chciał przejść do ostatniej kolumny tak ręcznie, zajęłoby mi to naprawdę bardzo dużo czasu, dlatego skorzystamy z skrótu klawiszowego, Ctrl strzałka w prawo i tak doszedłem do ostatniej kolumny. Ma numer XFD, czy też nazwę, ta ostatnia kolumna. W standardowym pliku Excela 2010 ma arkusz ponad 16 tysięcy kolumn. Teraz chcę wrócić na sam początek mojego arkusza, skorzystam znowu ze skrótu klawiszowego, tym razem Ctrl Home, wrócę do pierwszej komórki, a o komórkach za chwilę, a teraz jeszcze chwilę o wierszach. Tutaj po lewej są ponumerowane kolejne wiersze. Tym razem jest numeracja liczbowa, standardowo idziemy 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I podobnie, jeśli chciałbym ręcznie dojść do ostatniego wiersza, zajęłoby to mi nawet jeszcze więcej czasu niż do ostatniej kolumny, więc znowu skorzystam ze skrótu, tym razem Ctrl strzałka w dół, bo chcę iść na sam dół. I tutaj właśnie doszedłem do samego końca mojego arkuszu, do wiersza numer 1 048 576. Aż tyle wierszy masz w standardowym pliku Excela. Teraz z powrotem znowu na początek wróciłem do komórki A1. To jest właśnie komórka. Komórka znajduje się na skrzyżowaniu kolumny i wiersza. Tą kolumną tu pierwszą jest A1, a pokażę Ci jeszcze inną, bo tu to zaznaczenie jest trochę słabe, przez to, że jest formatowanie zmienione. Wezmę sobie komórkę tą. Ona nazywa się G7 i tutaj została zaznaczona czarną obwódką. Dlaczego jest G7? Ponieważ znajduje się na skrzyżowaniu kolumny G oraz wiersza numer 7. Zawsze możesz nazwę swojej komórki zobaczyć w polu nazwa. O, proszę, nawet się pokazało. To jest właśnie pola nazwa komórka G7. To może na jeszcze raz pokażę. Zaznaczam sobie teraz kolumnę. Kolumnę mogę zaznaczać klikając na tą literkę oznaczającą konkretną kolumnę. I trzymając Ctrl zaznaczę sobie jeszcze wiersz, żeby było jednocześnie zaznaczone i wiersz, i kolumna. I widzisz, że tu idzie wiersz 7, tu idzie kolumna G i tutaj na skrzyżowaniu jest ta interesująca, zaznaczona przeze mnie wcześniej komórka i jeszcze raz ją sobie kliknę i zobaczysz, to jest właśnie komórka G7. Tu masz jej nazwę. Dlaczego nazwy komórek są takie istotne? Ponieważ Excel wykorzystuje je, żeby wiedział, skąd ma brać informacje, skąd ma brać wartości do obliczeń i bardzo dużej ilości różnych zadań. I tak najprostszy tutaj przykład w tej tabeli pokazywałem już, że w komórce F2 skrzyżowanie kolumny F i wiersza numer 2, jest wynik działania. Tu jest formuła, która wygląda następująco. Od komórki, od wartości, która znajduje się w komórce B2 odejmuje wartość E2, czyli od tej komórki, tutaj podświetla się na niebiesko, odejmuje wartość z tej komórki. Właśnie po to są nazwy takie istotne, żeby Excel wiedział, jak wykonywać swoje działania.